Cześć, druga część ramki. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części, to linka macie oczywiście na ekranie. W tej części zajmiemy się pokryciem wgłębień czarnym lakierem. Aby łatwiej malować było boczne ściany, należy zrobić konstrukcję i zaraz pokażę Wam, jak ją wykonać. Biorę dwa kawałki modeliny lub plastyliny, przyklejam. Następnie biorę albo długopis, albo jakiś taki okrągły przedmiot i robię takie zagłębienie. Teraz składam na to folię aluminiową, wciskając ją do tych zagłębień. Dzięki folii nie wybrudzi mi się ramka od modeliny lub plastyliny. Następnie w te rowki wkładam ramkę. Tak, przygotowaną ramkę mogę teraz pomalować. Ja w międzyczasie kupiłam sobie lakier z bardzo fajnym pędzelkiem, zaraz Wam pokażę jakim. Takim cieniutkim. Dzięki temu łatwiej będzie mi pomalować tutaj te brzegi. Thank you.
Jak widzicie, ten bok jest już gotowy i tak samo robię z pozostałymi trzema tutaj bokami. Ok, wszystkie ścianki są już pomalowane. Teraz przykleję takie kolorowe cekiny. Do ich przyklejenia użyję kleju Magic. Ramka jest już gotowa, dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do obejrzenia mojej pierwszej cukierkowej ramki. Link oczywiście na ekranie. To wszystko, pa pa!